W czasie I wojny światowej Polacy walczyli na różnych frontach, czasami stali po przeciwnych stronach frontu. Istniały też polskie formacje wojskowe, wśród nich Legiony Polskie. Legiony Polskie nie były najliczniejszą formacją. Liczyły około 16 tysięcy żołnierzy. No mówi się, że w ogóle przez legiony, przez okres ich istnienia przewinęło się około 25 tysięcy żołnierzy. No ale były formacje liczniejsze. Korpusy polskie w Rosji, 40 tysięcy żołnierzy. Armia Polska we Francji, 70 tysięcy żołnierzy. Dlaczego zatem tak wiele uwagi poświęcamy Legionom Polskim? Dlaczego dziś będę mówił właśnie o Legionach Polskich? Z trzech powodów. Po pierwsze, Legiony były formacją, która była nieprzerwanie w boju przez 2 lata. Korpusy polskie w Rosji zaledwie przez rok. Armia Polska we Francji właściwie nie brała udziału już w wojnie. Wojna się kończyła. Walczył tylko jeden pułk przez bardzo krótko. Powód drugi to żołnierze Legionów byli doskonale wyszkoleni i wykazali się ogromnym męstwem w czasie walki. A trzeci to taki, że trzon tej formacji stanowili w dużej części ludzie wykształceni. Lekarze, prawnicy, artyści, którzy później już w II Rzeczpospolitej stanowili elitę wojska, elitę polityki i administracji. Opowiem Państwu o 6 najważniejszych postaciach Legionów i o 6 najważniejszych wydarzeniach w ich historii. Postać numer 1, Józef Piłsudski, twórca Legionów. Warto dodać, że całością Legionów nigdy nie dowodził. Dowodził był tylko komendantem 1. Brygady. Postać niezwykła. Człowiek bez wykształcenia wojskowego został pierwszym żołnierzem. Warto też dodać, że nie miał stopnia wojskowego. On był nazywany komendantem. Dlatego pewnie. Jego pierwszy stopień wojskowy to marszałek Polski, który został mu nadany już po zakończeniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Bezsprzecznie numer 1, bezsprzecznie twórca Legionów, czasami nazywanych Legionami Piłsudskiego. Józef Haller, oficer wyszkolony w Armii Austriackiej, dowodził Legionem Wschodnim, który był jednym z tych dwóch legionów, które na początku powstały, będę o tym później mówił. W legionach dowodził 3. Pułkiem Piechoty, 2. Brygadą Legionów, a pod koniec wojny Armią Polską we Francji. Postać charyzmatyczna, przez niektórych uważana za kontrowersyjną. Od początku Legionów był w opozycji do Piłsudskiego. Uważano, że jeśli nie Piłsudski, to on mógłby być naczelnikiem państwa po zyskaniu niepodległości. Bolesław Roja, oficer służący w Armii Austriackiej, później dowódca 4. Pułku Piechoty i 3. Brygady Legionów. Do pewnego czasu stronnik Piłsudskiego, poróżniony z nim dopiero w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Posądzany o sianie defetyzmu, odsunięty od dowodzenia. Warto dodać, że po odejściu z wojska zarządzał przez jakiś czas folwarkiem w Jadwisinie, w tym naszym Jadwisinie. Warto też powiedzieć, że legionowo nieodległe zawdzięcza nazwę właśnie niemu.
to on nazwał te koszary, wówczas koszary w Jabłonnie, nazwał legionowem na cześć legionowa osady polowej, wojskowej na Polesiu Wołyńskim, gdzie mieściła się komenda legionów. Karol Trzaskadurski, wysoki stopniem oficer austriacki, Polak urodzony w okolicach Lwowa, w wieku 65 lat został pierwszym komendantem legionów, czyli dowódcą całości. Dodam, że komendantów w okresie ich istnienia było 5. Ten jowialny, lubiący żołnierzy austriacki feldmarszałek, bo taki miał stopień w armii austriackiej, często przebywał na pierwszej linii. Nie przypadł do gustu Piłsudskiemu. Piłsudski marzył o Polsce samodzielnej, a Durski o Polsce pod berłem Austro-Węgier. Zygmunt Zieliński był z kolei ostatnim komendantem Legionów. Syn powstańca styczniowego, gdy powstawały Legiony, był austriackim pułkownikiem na emeryturze. Zgłosił się na ochotnika. Dowodził drugim pułkiem, a potem trzecią brygadą Legionów. Po rozwiązaniu Legionów dowodził polskim korpusem posiłkowym walczącym w boku armii austriackiej. Tadeusz Kasprzycki. Tak naprawdę Tadeusz Kasprzycki w Legionach nie służył, ale muszę o nim powiedzieć, bo był dowódcą pierwszej kompanii kadrowej, tej, która była zaczątkiem Legionów. Potem został przez Piłsudskiego przeniesiony do Polskiej Organizacji Wojskowej, a po odzyskaniu niepodległości kierował adiutanturą naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, a w latach 1935-1939 był ministrem spraw wojskowych. Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii Legionu był właśnie wymarsz wspomnianej przeze mnie pierwszej kompanii kadrowej pod dowództwem wspomnianego przeze mnie Tadeusza Kasprzyckiego. Legiony jeszcze nie istniały w tamtym czasie, był to początek. Mobilizacja organizacji strzeleckich odbywa się w podkrakowskich Oleandrach 2 sierpnia 1914 roku, a 4 dni później niewielki pododdział liczący około 140 żołnierzy, przekroczył granicę zaboru rosyjskiego, no formalnie Królestwa Polskiego. Ruszył w nadziei wzniecenia antyrosyjskiego powstania. Ruszyła pierwsza kompania kadrowa, potem inne kompanie, tam poszło kilka batalionów. Powstanie nie wybuchło, nie udało się tego powstania wzniecić. I wydawało się, że fiasko tej operacji będzie również klęską, że te plany powołania Wojska Polskiego skończą się niczym, ale tak się nie stało. 27 sierpnia 1914 roku naczelny wódz armii austro-węgierskiej, książę Fryderyk, podpisał rozkaz, w którym powołał legiony. Powołał legiony pod zwierzchnictwem austriackim. Powstały 2 legiony. Pierwszy legion we Lwowie, legion wschodni, pod dowództwem wówczas Adama Pietraszkiewicza i powstał legion zachodni w Krakowie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Legion wschodni długo się nie utrzymał, bo do Lwowa weszli Rosjanie. Został tylko Legion Zachodni, ten krakowski. W połowie grudnia 1914 roku ten Legion Zachodni przekształcono w pierwszą brygadę. Pierwszą brygadę pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Potem Legiony się rozrosły. W maju 1915 roku utworzono drugą i trzecią brygadę Legionów. Brygady, te 3 brygady Legionów, one walczyły na froncie wschodnim u boku Niemców i Austriaków przeciwko Rosji, ale nigdy nie spotkały się
walczyły oddzielnie. Brygady legionowe nie walczyły w jednym miejscu. Były rzucane na różne odcinki frontu. Spotkały się dopiero w jednym miejscu na jesieni 1915 roku. W październiku konkretnie. Rzucono ich na front na Polesiu Wołyńskim. Wszystkie trzy brygady. Potem jakie były stany liczebne w całym tym okresie. Pierwsza brygada około 5,5 tysiąca żołnierzy, druga brygada 5 tysięcy i trzecia brygada 6 tysięcy żołnierzy. Wszystkie trzy brygady po raz pierwszy spotkały się na froncie w jednym miejscu. Kilka miesięcy później, już w następnym roku front dalej stał w tym samym miejscu, odbyła się słynna bitwa, największa i najsłynniejsza bitwa Legionów, bitwa pod Kostiuchnówką. Było to od 4 do 6 lipca 1916 roku. To był właściwie były takie działania opóźniające. Rosjanie zaczęli ofensywę i zadaniem na tym odcinku frontu było zatrzymanie ataku rosyjskiego. Polacy wykazali się niezwykłym męstwem, zwłaszcza pierwsza brygada Piłsudskiego, ale straty były olbrzymie. Piąty pułk piechoty wchodzący w skład pierwszej brygady stracił połowę żołnierzy. Ogółem w tej bitwie przez te kilka dni zginęło 2000 legionistów. Na jesieni 1916 roku legiony wycofano z frontu. Było to związane z aktem 5 listopada, w którym Niemcy, Austriacy obiecali utworzenie państwa polskiego. A legiony miały być zaczątkiem armii tego państwa. Żołnierzy zapakowano do wagonów kolejowych w Baranowiczach i przewieziono na Mazowsze. Na Mazowsze, które było wówczas pod okupacją niemiecką. No i przekazano legiony spod zwierzchnictwa austriackiego pod zwierzchnictwo niemieckie. 1 grudnia 1916 roku odbyła się uroczysta defilada, uroczyste powitanie legionów w Warszawie. I w tym miejscu jeszcze dodam, że 31 grudnia 1916 roku, czyli miesiąc mniej więcej po tym wydarzeniu, o którym mówię, do koszar w Zegrzu Południowym trafiła druga brygada Legionów pod dowództwem pułkownika Józefa Hallera. Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach Legionów był tak zwany kryzys przysięgowy w lipcu 1917 roku. W Legionach służyły dwie grupy żołnierzy. Pierwsza z nich to byli Galicjanie, ci Polacy z zaboru austriackiego. I druga grupa, królewiacy, czyli Polacy z zaboru rosyjskiego. Od tych drugich, czyli od królewiaków, Niemcy i Austriacy w sumie jedni i drudzy, zażądali złożenia przysięgi na braterstwo broni z ich armiami, z armiami Niemiec i Austro-Węgier. Piłsudski wzywał do bojkotu tej ceremonii. Uznał, że to jest dobry moment, żeby wycofać się z tego sojuszu z Niemcami i Austriakami, dlatego że oni zaczęli przegrywać wojnę, a to bycie dalej z nimi w sojuszu nie było dobre dla sprawy polskiej. I większość królewiaków w czasie tych ceremonii, które odbyły się w poszczególnych pułkach, większość królewiaków odmówiła złożenia przysięgi. Skończyło się to rozwiązaniem legionów, uwięzieniem tych zbuntowanych w dwóch obozach dla internowanych. Pierwszy oficerów zamknięto w obozie w Beniaminowie, a właściwie w koszarach w Białobrzegach, naszych tutaj niedalekich, a podoficerów i szeregowych zamknięto w obozie w Szczypiornie. Dzisiaj to właściwie już w granicach Kalisza. Później zresztą ten obóz w Szczypiornie rozwiązano i przeniesiono żołnierzy do Łomży. Józefa Piłsudskiego aresztowano w nocy z 21 na 22 lipca w Warszawie, przewieziono go do Gdańska, a potem do Magdeburga. Ostatnim aktem w historii Legionów było uwolnienie
ostatnich więźniów Beniaminowa. W tym obozie była początkowo ponad setka oficerów, a później już na samym końcu to zostało chyba kilkunastu i oni wyszli w listopadzie dopiero 1918 roku, ale wcześniej został rozwiązany obóz w Łomży, ten obóz, do którego przeniesiono podoficerów i szeregowych ze Szczypiorna. Józef Piłsudski 10 listopada 1918 roku wrócił z więzienia magdeburskiego do Warszawy w wielkiej chwale. Zakończyła się epopeja legionowa, zapisała się ważna karta w historii walk o niepodległość, zapisała się ważna karta w historii Polski. Dziękuję bardzo.